jedziemy do naszego gospodarstwa. Teraz mamy drogę ucywilizowaną. Wstałem o 4:05, a zaczęliśmy od której? O 4:30. I tak 4 razy w tygodniu. W czwartek co prawda nie pracujemy w sensie przerabiania produkcji mleka. Mamy jeden dzień wolny na dezynfekcję i przeprowadzenie wszystkich działań sanitarnych. No, teraz się kończy cywilizacja. No, śmigać. Hep. No i bez problemu. Tylko wyłapiemy te, które są walik do tego, z biegunką, nie? To jest taki stop żel. Niektóre kozy mają biegunkę po tym, jak coś zjadły, więc musimy im ich poratować. Cześć, meme. No widzisz, jakie dobre. A teraz mamy jedną ulubioną memę, która cały czas meczy. Kto jest meme? Meme, przedstaw się. Tak? Tak, która jest najbardziej miła. Pierwsza, która przychodzi. Pierwsza, która chce coś zrobić, popróbować. Reszta patrzy zawsze. Jak będzie krojenie i wyciąganie, tak mi się wydaje. No i sobie dojeżdżamy do naszej hali, wracamy z końca świata do cywilizacji. Zaczęło się przez przypadek. Mieszczuków przeprowadziło się na wieś, mając w zamiarze odpoczywać na łonie natury, uprawiając warzywa, kwiatki i upajając się przepięknymi widokami na Śnieżkę. Po drodze zaczęliśmy właśnie hodować kozy. Też przez przypadek to była to, co za nami jest, Baśka i Kondoliza. To jest historyczne zdjęcie, bo to są nasze pierwsze dwie kozy. Były takie dosyć mleczne kozy, więc tego mleka było, nie wiem, 4-5 litrów dziennie i nie wiadomo było, co z nim robić. Zgodnie z prawdą zaczęłam od serów świeżych, twarogowych. No i to była zabawa. To była cały czas zabawa. To była zabawa. I która się potem przerodziła w pasję. Natomiast no, marzyły mi się sery, które sobie leżą, które nie wymagają tego właśnie, żeby je szybko sprzedać czy zjeść. I tutaj właśnie się pojawia mama. Bo mamusia urodziła się na Kozłowszczyźnie, to jest w województwie wileńskim, tuż pod granicą dawną rosyjską. I tam właśnie jeździła z tymi serami, które ulepił dziadek na bazar. Mamuchę zapytałem, słuchaj mamo, co z tym mlekiem robić? Parę wskazówek mamusi, zaczęliśmy na poważnie już myśleć o serach. Już nie jeździliśmy do Gruzji, czy do Azerbejdżanu, czy do innych, żeby podglądać, jak to oni lepią te sery. My zaczęliśmy swoje robić. Jeszcze oczywiście jest tu masę pracy, mamy jeszcze pomysły różne. Napisaliśmy tutaj podanie o dodatkowe 100 lat życia, więc może nam się to uda spełnić wszystko. A jak nie, mamy godnych następców. Tak. Córka z zięciem bardzo są tutaj zaangażowani, są tak się, bardzo. Pracują, są to jest taki interes rodzinny, no, prawda? Także mamy nadzieję, że będą to kontynuować albo w tym duchu, albo w swoim duchu. No w każdym razie, że nasza praca nie pójdzie na marne i będzie tutaj jeszcze długo to żyć. My tu będziemy patrzeć i pilnować, co oni robią, tak?